Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Na Szlakach Historii. Tym razem tematem naszego programu będzie miasto Głogów, miasto twierdza. Dokładnie. Historia Głogowa jest szalenie ciekawa i sięga zmierzchłych czasów. Dlatego, że to od zawsze było miasto militarne, z dużym znaczeniem, księstwo z bardzo sławnymi osobami. A ostatnie czasy, czyli czasy II wojny światowej, potwierdzają, że to jednak miasto o dużym znaczeniu militarnym i historycznym. Ja bym wrócił jednak troszeczkę wcześniej. Miasto miało wielu władców, należało do wielu księstw. To się tam troszeczkę zmieniało, ale najlepiej w mieście było za czasów Zygmunta Starego, który zlikwidował między innymi bandyckie bandy rycerzy, które uniemożliwiały handel, gdyż czaiły się po lasach na drogach. Pewnie większość ludzi pamięta epizod związany z obroną Głogowa, gdzie przyczepiono synów rycerzy do wieży i żeby zdobyć Głogów, musieli do nich strzelać. No, sytuacja bardzo tragiczna. Dzisiaj historycy nie mają jednego zdania na ten temat, rozstrzygają te sprawy do dzisiaj, ale pokazuje to, że te historie związane z Głogowem są bardzo ciekawe i bardzo daleko sięgają w czasie. Ciekawa historia dotyczy też II wojny światowej, gdyż Niemcy zrobili Rosjanom swoistego psikusa, ponieważ Rosjanie ostrzeliwali miasto, Niemcy stwierdzili, że trzeba się wycofać, bronić Berlina jednak i w nocy wycofali się z miasta. Rosjanie, nie wiedząc o tym, wstrzeliwali się w miasto jeszcze przez cały dzień artyleryjsko i zniszczyli je dosyć poważnie, dopiero wtedy weszli do miasta. Obrona Głogowa była bardzo zaciekła, no przecież wojska przeszły na Berlin, a Głogów jeszcze miesiąc, jako twierdza, prowadził obronę. Jeśli chcecie Państwo poznać historię obrony Głogowa w czasach dawniejszych i w czasach II wojny światowej, zapraszamy na program. Głogów jest jednym z najstarszych miast Polski. Usytuowany w Pradolinie Głogowskiej i na wzgórzach Dałkowskich, gród założony został już w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan. Pierwsze wzmianki o Głogowie pochodzą z 845 roku z mapy Europy geografa bawarskiego. W latach 1010 i 1017 wojska niemieckie Henryka II znalazły się dwukrotnie pod Głogowem. Do oblężenia grodu jednak nie doszło. Najsłynniejszą z walk o Głogów jest obrona miasta w 1109 roku przed wojskami cesarza Henryka V. W roku 1157 Głogów zdobyty został przez Fryderyka I Barbarossę, który spalił gród. Od 1251 roku Głogów był stolicą księstwa piastowskiego, co zaowocowało szybkim rozwojem miasta. Prawa miejskie zyskał w 1253 roku. W następnych wiekach dzielił, jak większość dolnośląskich miast, losy polityczne Śląska. W wyniku konfliktu zbrojnego w Europie podczas wojny 30-letniej Głogów został zamieniony w twierdzę i od tamtego czasu miał spełniać tylko i wyłącznie funkcję obronną, co doprowadziło do znacznego zahamowania rozwoju miasta. Głogów był oblegany i zdobywany przez wojska pruskie, szwedzkie, austriackie i rosyjskie. W XVI wieku wymarła głogowska linia Piastów Śląskich, której ostatnim przedstawicielem był Jan II Szalony. W latach 1491-1506 rządzili tu Jagiellonowie, Jan Olbracht i Zygmunt Stary, późniejsi królowie polscy. Następnie zaś miasto poddane zostało Habsburgom. W czasie wojen napoleońskich kwaterowały tu polskie oddziały Henryka Dąbrowskiego, szwadrony 4. Pułku Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego, odwiedził go również trzykrotnie sam Napoleon. Umocnienia twierdzy zahamowały na wiele lat rozwój miasta. Miasto Głogów i gród Głogów funkcjonowały od tysiąca lat, bo w tym roku będziemy obchodzili tysiąclecie miasta Głogów, tak? W mieście Głogów od tysiąca lat było wojsko.
Miasto było ważnym punktem przeprawy przez Odrę. Miasto było na granicy kilku narodów. I w związku z tym, przechodząc z rąk do rąk, każdy władca podkreślał bardzo ważne znaczenie tego punktu obronnego w swoim systemie obronnym państwa. Wcześniej gród Dziadoszan, opanowanych przez Polan i państwo Piastów, łącznie ze słynną obroną w 1109 roku, staje się od połowy XIV wieku miastem czeskim. Ale w pewnym momencie, i to też powikłana historia polska, władcami Czech stają się Polacy, stają się Jagiellonowie. Wiek później o Śląsk i Czechy zaczyna walczyć świeżo wybrany na króla Węgier Maciej Korwin. Węgier, który planowałby Śląsk z dużym miastem obronnym Głogów, stał się dziedzicznym wianem jego nieślubnego syna Jana Korwina. Trwało to tylko przez 2 lata, ale Węgrzy w Głogowie w końcu XV wieku byli. Zaraz po Korwinie i Korwinowiczu głogowskimi książętami stali się kolejni Jagiellonowie, przeszli królowie Polski. To jest ten najbardziej charakterystyczny i przypominany dla historii związków Głogowa z Rzeczypospolitą okres. Pierwszym księciem głogowskim był Jan Olbracht, późniejszy król Polski. Nie był ani razu w Głogowie. Natomiast jego młodszy brat, późniejszy wielki król Polski Zygmunt Stary, przez kilka lat był autentycznym głogowskim księciem i panem. Mieszkał tu, w tym zamku. Zamek oczywiście inaczej wyglądał, chociaż ta sala na przykład jest salą może i z jego, na pewno z jego okresu. Tu mieszkał ze swoją towarzyszką ówczesnego życia, Katarzyną Telniczanką, i swoimi dziećmi. Zrobił wiele dobrego, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, wiele dobrego dla Śląska i dla Głogowa. Ustabilizował monetę, zlikwidował rycerzy rozbójników, czyli popularne bandyctwo drogowe, które uniemożliwiało i wstrzymywało handel i w ogóle komunikację między grodami, między miastami. Odbudował i zrekonstruował zamek. Szkoda, że był tak krótko. Od 1526 roku Głogów był w rękach Habsburgów i praktycznie cały czas tu stał garnizon. Na początku to była drużyna, potem kompanie przyboczne. Pojawia się teza, że obrona Głogowa w tym aspekcie, który my znamy, czyli dzieci rozpięte na wieżach, polskie dzieci obrzucone pociskami przez Niemców, że to jest wymych propagandystów. I to nie tyle tych niedawnych propagandystów, ile propagandystów nacjonalistów z okresu zaborów, gdzie trzeba było po prostu Polakom ku pokrzepieniu serc fundować obrazki z historii. Z jednej strony był pan Henryk Sienkiewicz, który by napisał, wiecie państwo co, a z drugiej strony na przykład inni historycy, literaci na podstawie swojego odczytania na przykład Gala Anonima pisali takie historyjki. I ja generalnie jestem zwolennikiem tej tezy, że
Gród stanowił wtedy ważne ogniwo w systemie obronnym ówczesnego państwa. Jego upadek spowodowałby nie tylko zachwianie się tego systemu i lukę w nim, ale również pewne konsekwencje polityczne. Godziłby w prestiż księcia Bolesława. W związku z tym Żutki, młody książę, zapowiedział wręcz mieszkańcom: jestem zwolennikiem odporu wszystkim sceptykom. Wiemy już i historycy udowodnili, że generalnie starcia na Psimpolu nie było. I to jest bajka i legenda o tych psach, które tam niby Niemców ciągały po polu. Natomiast tu, pod Głogowem, Niemcy nie potrafili sobie poradzić z dobrze zorganizowaną obroną. Oddziały księcia, oddziały Bolesława Krzywoustego prowadziły znakomitą wojnę podjazdową, walkę partyzancką i zniechęciły skutecznie oblegających do dalszego przebywania pod Głogowem. Tam jeszcze weszły sprawy też i wewnątrz korpusu ekspedycyjnego, bo Czesi odeszli w pewnym momencie, bo tam dowódca czeski został zamordowany. I takie występowały sprawy. A wszystkie szczegóły to już jest fantazja literatów po prostu. No. Od XVI wieku zaczynają panować w Głogowie stosunki regulowane przez żołnierzy najemnych. Od 1630 roku tworzy się twierdza Głogów. Powstaje nowoczesna, nowożytna twierdza Głogów, choć już wcześniej, bo od końca XIII, Głogów posiadał obwałowania i mury miejskie. Głogów był otoczony murami i zamek był włączony w ten system obronny. Były bramy miejskie, tak jak większość średniowiecznych dużych miast, ze względów bezpieczeństwa, jak również kontroli władz miejskich nad ruchem w mieście, na sposobem na zdobywanie coraz większych wpływów do miasta, bo przecież bramy powodowały, że można było kontrolować ruch wejścia i wyjścia z miasta. No i oczywiście na system bezpieczeństwa. Miały wpływ te umocnienia. W XVII wieku rozpoczyna się budowa potężnej twierdzy i ta budowa i rozbudowa trwa praktycznie do końca XIX wieku, gdzie Prusacy zaczynają krępujące miasto umocnienia niszczyć, niwelować i rozbudowywać miasto. W roku 1806 na Śląsk weszły wojska bawarsko-wirtemberskie dowodzone przez brata Napoleona, księcia Hieronima. Obrona miasta nie trwała zbyt długo. Po sprowadzeniu z Kostrzyna ciężkiej artylerii wystarczył praktycznie jeden dzień ostrzału, aby zmiękczyć zarówno gubernatora, jak i mieszczan. Prusacy poddali się. Faktem jest, że no, nie było im łatwo tutaj się bronić, ponieważ
część wojsk, które tutaj stacjonowały, to byli Polacy, którzy pod zaborami dostali się do pruskiego wojska, to raz, a dwa jednak 3,5 tysiące żołnierzy do obrony takiej twierdzy, jaką był Głogów w owym czasie, to było jednak zbyt mało. Głogów dostał się na kilka lat w ręce Francuzów, ponieważ w Tylży zapadły decyzje, na podstawie których Głogów dostał się w ręce francuskie wraz z Kostrzynem i Szczecinem. W tych miastach stacjonował garnizon francuski. Nie byli to tylko Francuzi oczywiście, bo Wielka Armia praktycznie skupiała w sobie wiele narodowości. Byli tutaj między innymi także i Polacy. Pułki Księstwa Warszawskiego, czyli 7, 9 Pułk Ułanów, 4 Pułk Strzelców Konnych i 5 Pułk Piechoty. Oczywiście to były mniejsze oddziały, na przykład szwadron, który był co jakiś czas wymieniany przez następną jednostkę. W owym czasie trzykrotnie Głogów odwiedzał Napoleon. Pierwszym razem było to właśnie po Tylży, kiedy wracał. Drugi raz, kiedy wraz z Wielką Armią ruszał na Moskwę w 1812. No i trzeci raz to już kiedy wracał bardzo szybko pod przybranym nazwiskiem, aby nikt go w Prusach nie rozpoznał, w grudniu 1812 roku. W XIX wieku starano się o zniesienie umocnień, lecz dopiero w 1873 roku udało się przesunąć ich granice na wschód, a w 1902 zostały one zniesione, co umożliwiło normalny jego rozwój, szczególnie przemysłu maszynowego oraz spożywczego. Pomimo germanizacji, miasto i okolice zachowały polski charakter. Po zakończeniu I wojny światowej na mocy Traktatu Wersalskiego Głogów pozostał w granicach Niemiec. W czasie II wojny światowej na terenie miasta znajdowało się 6 obozów pracy przymusowej. Od lutego do kwietnia 1945 roku Głogów pod panowaniem niemieckim został ponownie zamieniony w twierdzę przez władze hitlerowskie i uporczywie bronił się przed wojskami rosyjskimi. Przez 6 tygodni miasto było oblegane, w wyniku czego zostało doszczętnie zniszczone i praktycznie przestało istnieć. W wyniku postanowień konferencji jałtańskiej zostało przyłączone do Polski i w maju 1945 roku przybyli do Głogowa pierwsi powojenni osadnicy, którzy zastali jedynie ruiny i zgliszcza. Gwałtownemu przeobrażeniu i rozwojowi uległo dopiero po decyzji o budowie Huty Miedzi zapoczątkowanej w 1967 roku. Huta jest wciąż największym zakładem przemysłowym miasta. Od 1945 do 1950 Głogów należał do województwa wrocławskiego, zaś w 1950 roku włączony został do nowo powstałego województwa zielonogórskiego. Od 75 do 98 należał do województwa lednickiego, natomiast po reformie administracyjnej z 1999 roku należy do województwa dolnośląskiego. Głogów był jednym z kilku miast na Śląsku w ogóle, które zostały zrujnowane, dlatego że Niemcy, zdają sobie z tego sprawę, że ofensywa Armii Czerwonej jest już tak mocna, mało tego, wsparcie aliantów, dostarczana broń, amunicja i myśl technologiczna spowodowała to, że Niemcy zdają sobie z tego sprawę, że klęska jest nieuchronna. W związku z tym bronili tylko dojścia do Berlina, rezygnując z części ziem, które zdobyli przed 1945 rokiem.
Ta linia głównie opierała się na Odrze i Nysie, bo z takich miast zniszczonych poza Głogowem Wrocław, który trwał do końca, Nysa, Kostrzyn. I praktycznie te miasta, w przeciwieństwie do innych miast tak zwanych ziem odzyskanych, nie posiadały już ludności cywilnej. Ta ludność została wypędzona przez Wehrmacht i zdobywano twierdze. Twierdze, gdzie utrzymywanie ludności cywilnej było niepotrzebnym wydawaniem zapasów żywnościowych. Znaczy, w polskiej legendzie o popielu jest też taki moment, kiedy pozbywają się niepotrzebnej ludności. Myślę, że coś takiego zrobili Niemcy w 1945 roku. Tutaj miasto było przygotowane do obrony w sposób bardzo dobry. Broniło się bardzo długo, bo przez 3 tygodnie. Tutaj Niemcy zdali sobie z tego sprawę, że ten upór jest bezcelowy, bo jest zagrożony Berlin. I w związku z tym jest taka zabawna historia, że Rosjanie stacjonujący na drugim brzegu Odry strzelali przez jeden dzień w momencie, kiedy Niemcy pod zasłoną nocy dokładnie 31 marca opuścili miasto. Rosjanie wstrzeliwali się jeszcze przez dzień i dopiero później weszli. Stąd w czasach PRL-u obchodzono wyzwolenie, w cudzysłowie, Głogowa właśnie 1 kwietnia, co jest prima aprilisem, który zrobili Niemcy Armii Czerwonej. Miasto zostało zrujnowane przez ostrzał artyleryjski. Myślę, że jest to los większości miast zamienionych na twierdzę, ale można było tego uniknąć właśnie unikając tego ostrzału przez ten ostatni dzień. Myślę też, że główną przyczyną ruin, które Państwo widzicie za oknem zamku, było to, że te kamienice były rozbierane na odbudowę stolicy. Wywożono z ziem zachodnich wagonami cegłę, która była przydatna przy budowie stolicy. Mało tego, okoliczne miasta, które były po stronie polskiej i powstała w nich ludność polska, też wykorzystywały te ruiny do szabry. W Schowa większość domów, które powstały w 1945-1946, nawet do 50 roku, też była budowana z cegły z odzysku z ruin Głogowa. I to było nieszczęście tego miasta. Myślę też, że nieszczęście było to, że te miasta niby zostały już w maju, na początku maja, zasiedlone przez ludność polską, która napłynęła bądź z Wielkopolski, która sąsiadowała z Głogowem, bądź przez tak zwanych repatriantów, były i tak dowodzone przez komendantów Armii Czerwonej. Dopiero w 1948 roku komendant garnizonu Głogów przekazał władzę miejscowym władzom cywilnym. I myślę, że to była większość złych doświadczeń, które miasta śląskie odniosły po II wojnie światowej. Ja tutaj też podkreślam jedną rzecz, bo zapominamy o rzeczy strasznej, że ludność mieszkająca tutaj, ta, która przyjechała ze wschodu, przyjeżdżała z całych miast, bo niewiele na terenie czy obecnej Ukrainy Zachodniej, czy też Litwy, czy Białorusi było aż tak zniszczonych jak Głogów. Ludzie opuszczali całe mieszkania i musieli odbudowywać to miasto dla siebie. Dlatego moim kolegom Niemcom, którzy przyjeżdżają do Głogowa, mówię zawsze, że to miasto, które obecnie zostaje odbudowywane, jest miastem polskim, które zostało zbudowane przez Polaków po 1945 roku. Pytanie, które zadają w większości ludzie z zewnątrz, wyspa kolegiacka z budynkiem kolegiaty, który został zniszczony, a nie została zniszczona wieża kolegiacka, dlatego że służyła do podawania koordynatów artyleryjskich, bo najprościej, jeżeli ktoś był w wojsku i uczył się ostrzału artyleryjskiego, podaje się wysokość podniesienia lufy i 2 palce na prawo lub na lewo od koordynatu. I koordynatem była właśnie wieża kolegiacka, która ostała się do końca. Thank you.
głównych zabytków na terenie Głogowa niewątpliwie zalicza się zamek książąt głogowskich, którego budowa rozpoczęła się w XIII wieku pod zwierzchnictwem księcia Konrada II. Po licznych przebudowach zamek o charakterze obronnym zmienił się w rezydencję pałacową. W 1945 roku został doszczętnie spalony. Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia podjęto decyzję o odbudowie zamku. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Archeologiczno-Historyczne z licznymi zbiorami archeologicznymi i numizmatycznymi oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. W pobliżu zamku stoi pomnik Dzieciom Głogowa, który został wzniesiony ku czci dzieci polskich zamordowanych przez Niemców w 1109 i 1945 roku. Po wschodniej stronie rynku znajduje się późnobarokowy kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Pierwsza wzmianka o tej budowli pochodzi z początków XV wieku. W latach 1696-1702 powstał w tym miejscu kościół zaprojektowany przez włoskiego architekta. Mocno zniszczony w 1945 roku, odbudowany został etapami po wojnie. Do dzisiaj zachowały się również fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Większość z nich została zrekonstruowana, jednak zachowane zostały ocalałe relikty.